E372 to ta trasa tam na Lublin-Chełm. Był wielki korek przed wjazdem. I dlaczego? Stał radiowóz i każdy kierowca musiał im dmuchać, ale z daleka. Mieli taki aparat, że to się do ust nie brało, tylko Testowali, nie tak. brał. Nasze szeregi, rachunki wyrównać czas. W dłoniach pochodnie Kolbego święty idziemy po was, zbrodniarze, wytoczyć z żył waszych krew. Z nami Zamojski, zmieciemy was z naszych dróg. Zanędzę ból, poniewierkę zapłaci życiem nasz wróg. Nie zadrż nikomu dłoń, litości nie będziemy mieć. Łez w oczach nie dojrzy nikt, gotuj się wrogu na śmierć. Znów Piaseckiego rozbrzmiewa złoty róg, naprzód koledzy Dmowskiego. Po naszej stronie sam Bóg, naprzód koledzy Dmowskiego. Po naszej stronie sam Bóg. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Serdecznie pozdrawiam wszystkich z salonu dr Sokołowskiej. Jesteśmy w salonie polskiej szlachty, polskiego ziemiaństwa i narodowców. Prowadzący Eugeniusz Sendecki z OFU dr Jadwiga Gabriela Sokołowska-Alchimisawi. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Jest gość szczególny, zapraszająca na Marsz Dmowski na Zamek pani wiceprezes Stronnictwa Pracy. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa, Grażyna Wasilewska-Miernicka. Grażyna Wasilewska-Miernicka jest tą osobą, która no, bardzo ważne zadanie spełnia. Jak ważne, to opowiemy w tej audycji. I jest jeszcze z nami kolega Adam Stanisław Czeszetkowicz. Dobry wieczór Państwu, witam. Adam Stanisław Przeszetkowicz opowie nam o tym, co się dzieje z Rafałem Kosno, z kolegą Perkowskim i koleżanką Duda, którzy kandydują dzielnie w tych wyborach. Tak, już za tydzień będziemy znali wyniki.
No właśnie, okazuje się, że Jakub Perkowski to jest objawienie tej kampanii wyborczej z piękną fryzurą, bardzo taki dynamiczny, wygadany, atakujący. No i jeszcze ostatnio w Radiu Białystok zabłysnął Rafał Kosno, tak? I ty to uchwyciłeś ode mnie? Jest to normalnie już... Tutaj Adam sięga do swojej komórki i chce ją przyłożyć do sprzętu i pokazać Państwu. Ale zanim to uczyni, proszę Państwa, to niestety musimy odrobić pańszczyznę rocznicową. A rocznica jest straszna. Mianowicie przypomnę główną tezę naszego tutaj spotkania. Mianowicie teza brzmi ni mniej, ni więcej, tylko 4 czerwca 1989 roku to fałszywa wałaspowska rocznica, czyli element planowego ludobójstwa Słowian. I tutaj pozwolę sobie zabrać głos i powiedzieć Państwu, jak ja to widzę, a widzę to tak. Największe państwo na świecie od ponad 100 lat jest ogrywane przez państwa mniejsze. No może to i taka okrutna prawidłowość, taka praktyka dziejów. Ale tak się stało, że tym największym państwem na świecie jest Rosja, kraj słowiański. Pierwsza wojna światowa zakończyła się tym, że Niemcy, czyli główni oponenci Rosji, przegrali. Ale okazało się, że Rosja nie odniosła triumfu. Wdała się siła trzecia, wdali się bankierzy amerykańscy i angielscy, którzy tak poprowadzili historię, że w Rosji został zaplęgnięty straszliwy rak. Straszliwie zaplanowana, mordercza struktura, która wynicowuje, wyniszcza, wymordowuje ludzi w państwie. Jest to rewolucja bolszewicka. Rewolucja bolszewicka potem jeszcze została zaplęgnięta w kilku innych państwach, m.in. w Chinach, w Kambodży, w Polsce, w Hiszpanii, w Meksyku. Na Kubie. Tak? Na Kubie. Na Kubie. Tutaj coś się dzieje w studio, ale tak właśnie. Przepraszam. I proszę Państwa, teraz z perspektywy ponad 100 lat widzimy, że wrogowie ludzkości, którzy zgrupowali się w takiej tajnej organizacji, która już nie jest tajna, została zdemaskowana, wtedy była tajna 100 lat temu, masoneria, oni chcą, żeby ludzkość poddać zagładzie. Szczególnie na pierwszy rzut poszły kraje latynoamerykańskie i słowiańskie. Narody słowiańskie i latynoamerykańskie. I trzeba pamiętać o tym, że ten proces już w tej chwili doszedł do tego, że bez ogródek mówią, że ma zostać 0,5 do 1 miliarda ich, a 7-8 miliardów ludzi ma zostać zabitych. Oni o tym mówią. My narodowcy to cały czas wiedzieliśmy i o to mówiliśmy, ale byliśmy pewną niszą. Te informacje nie wypłynęły, nie przedały się. I teraz jednym z elementów ludobójstwa Słowian było przekazanie sowieckiej Rosji, bolszewikom w 1945 roku, Europy Środkowej, czyli państw, wszystkich właściwie państw i narodów słowiańskich, Rosji na wyniszczenie. Oprócz Jugosławii, bo Jugosławia z powodów geopolitycznych była takim korkiem, który zabezpieczał dojście Rosji bolszewickiej do Morza Śródziemnego. Więc z powodów geopolitycznych Jugosławia była poddana osobnej torturze związanej z komunistami rodzimymi, czyli z Józefem Brozem Tito. I teraz, żebyście mieli Państwo skalę ludobójstwa, bo my tego nie widzimy, a to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Porównajmy sobie 20-kilkomilionowe państwo. Turcja, dokładnie 22 miliony w 1945 roku i Polska Rzeczpospolita, to się nazywało wtedy Generalne Gubernatorstwo, zmieniło nazwę, zostały przełączone ziemie północne i zachodnie i przez kilka lat to się nazywało Rzeczpospolita Polska, potem Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ale w 1945 roku państwo, w którym my żyjemy, nazywało się Rzeczpospolita Polska i miało dokładnie 24 miliony ludności. Po
60 latach. Turcja z 24 milionów miała 85. Polska 37, 38. Żebyście Państwo wiedzieli, że, bo my tutaj spotykamy się z pewną taką blagą, żebyśmy my cicho siedzieli, żebyśmy my, patrioci polscy, nie podskakiwali, bo PRL było dobre, bo w PRL-u był rozwój. No więc trzeba powiedzieć publicznie, w PRL-u był niedorozwój, był patologiczny rozwój, był rozwój, który nie obejmował właściwej predyspozycji narodu polskiego. Narodu polskiego, gdyby rozwijał się w normalnym, jako takim państwie, powinno być około 80 milionów, a jest ponad o połowę mniej. I dlatego trzeba tym wszystkim, którzy tutaj mydlą nam oczy rozwojem PRL, bo rzeczywiście był to pełen rozwój, trzeba powiedzieć, że to był niedorozwój i że owoce tego rozwoju były tak ustawione, że nie trafiły per saldo w ręce Polaków. Trafiły w ręce nieznanych sprawców, które te owoce rozwalili, zniszczyli. No właśnie, i teraz trzeba pamiętać, że wydarzyła się taka koszmarna sytuacja, która zaczęła się zamordowaniem ostatnich narodowców. Ostatnim narodowcem był szlachcic polski. Tutaj podejrzewam, że jest koligacony z naszą panią doktor, chociaż jeszcze nie rozmawialiśmy na temat, ale za chwilę znajdziemy połączenie. Pochodził z rodu Działyńskich. Z racji, że były różne zatargi i nieporozumienia między narodowcami, Działyńscy powiedzieli mu: słuchaj, możesz działać z narodowcami, ale masz zmienić nazwisko, możesz się nazywać Dziarmaga. No i się nazywał Dziarmaga. I dysponował dużym majątkiem, wspierał narodowców, współpracował z Piaseckim i w roku 1978 we wrześniu został zamordowany. Potem wydarzyło się bardzo ważne wydarzenie, mianowicie Polak został wybrany na papieża. Teraz już wiemy, możemy o tym mówić. Polak osaczony przez SBC z każdej strony został papieżem. I to już to brzmi groźnie i ponuro. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że nasz papież Jan Paweł II, czyli Polak osaczony z każdej strony przez SBC, UBC, służby sowieckie, Stasi i jacy tam jeszcze księża byli, to się tropami haramsy możemy domyślać. Ten papież miał bardzo trudną sytuację, bo Kościół już wtedy miał przystawioną lufę z dwóch stron, nie do skroni, tylko z dwóch stron, do dwóch skroni katolicy mieli przystawioną lufę. Lada chwila mogło się zacząć mordowanie katolików w całej Ameryce Latynoskiej, na południe od Rio Grande, od Meksyku do Chile, do Argentyny masoneria mogła rozpocząć rzezi katolików, tam działał świetlisty szlak. No i oczywiście w każdej chwili było możliwe rozwiązanie siłowe, czyli dorżnięcie katolików w Polsce, w Czechach, w Rumunii, prawosławnych chrześcijan w Rosji, którzy, no przyznajmy, wtedy już w latach 70. cieszyliśmy się chrześcijanie w Związku Radzieckim i w krajach satelickich względną wolnością. Największa wolność była w Polsce, natomiast nie była to prawdziwa wolność, tylko to była reglamentowana wolność. I takim drugim elementem była śmierć Piaseckiego. Tutaj różni ludzie różnie mówią, że umarł ze starości. Niektórzy mówią, że Dziarmaga mi to powiedział, że on był w zbyt dobrym stanie zdrowia, żeby umrzeć. To tak. Ja myślę, że to było też morderstwo. Dlaczego? Ponieważ prawdziwi narodowcy zostali wybici i zostali zastąpieni quasi-narodowcami. Poręba i różni działacze, którzy tak prężyli muskuły antysemicko, Moczar, to nie byli prawdziwi narodowcy, to byli ludzie wywodzący się z pniaka socjalistycznego, którzy narodowcami dopiero się stawali. To też dopiero wtedy, jak im bieda w oczy zajrzała. Wtedy byli pupilkami systemu, system gotował się na wojnę. W 1984 roku miała być wojna światowa. I w Polsce przemiany miały być takie, że polskie wojsko miało być rzucone na zachód, w tym czasie miała być wymordowana w Armagedonie nuklearnym Polska. Polaków w ogóle miało nie być. I taki był scenariusz. Ten scenariusz nie wyszedł. Wyszedł scenariusz zastępczy. Ludobójstwo Polaków zostało przeprowadzone na raty. Przez podstawionych ludzi, którzy mieli dojść do władzy, którzy mieli tą władzę tak sprawować, że Polska straci przemysł, że Polska straci ludzi, że Polska stanie się pariasem. Niektórzy
będą mogli mieć dostęp do słodkich bułeczek, czyli do jakiegoś względnego dobrobytu. Natomiast Polska ma się przestać liczyć militarnie, demograficznie i politycznie. I to jest realizowane. I dla mnie, dla Eugeniusza Sendeckiego, członka zarządu głównego Stronnictwa Narodowego im. Morskiego Romana, informuję was o tym z przykrością, to jest rocznica sukcesu naszych wrogów. Nasi wrogowie przeprowadzili sfałszowane wybory, oszukańcze, gdzie tylko tak naprawdę 30% list mogło być obstawianych przez stronę społeczną, a ta strona społeczna też była podstawiona, tylko przez siły już wprost proamerykańskie. Był wypromowany, fałszywa flaga, bo teraz możemy o tym powiedzieć. Agent Bolek był fałszywą flagą, tak jak Kukiz później, tak jak różne fałszywe flagi, które później widzieliśmy. No my narodowcy właściwie cały czas jesteśmy obdarowywani fałszywymi flagami, chociażby w naszych szeregach tutaj Stronnictwa Narodowego osoba, która dostała ciężkie pieniądze na wypromowanie nas, okazała się też takim Bolkiem. Wiemy, pamiętamy i możemy teraz po 35 latach powiedzieć, to był czas Bolków, oszustów, których celem była, jest likwidacja narodu polskiego, ogranie nas i zamienienie nas na trwałe w niewolników, waspów. I to jest, proszę Państwa, ta sytuacja, którą widzieliśmy tutaj przez Pani doktor się pojawiła w okienku. Tutaj jest moje takie, mój osąd, moja ocena. Jako wisienkę na torcie mogę tylko dodać, że ostatnio umarł pan Rewiński, który taki, no, wydawać by się mogło z ostatnich lat, taki misiek, taki sympatyczny człowiek, grał w filmie Killer i jeszcze kilku innych komediowych filmach. Otóż trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, 3 zarzuty trzeba postawić temu człowiekowi po śmierci, jasno i wyraźnie, i powiedzieć, był jednym z trybików, znakomicie, z szatańskim pomysłem zorganizowanej machiny, która miała zniszczyć naród polski. I jego działaniem było działanie medialne. Przypomnę, miał zdemoralizować, zseksualizować i zalkoholizować szczególnie polską młodzież. Pojawiła się wtedy taka akcja medialna Sekscesy, czyli pierwsza pornografia w telewizji PRL-owskiej. Sekscesy, skauci piwni, i w tym właśnie działał młody Rewiński. Czy zdawał sobie sprawę z tego, co robił? Jestem przekonany, że tak. Natomiast na pewno, żebyście Państwo wiedzieli, to nie była spontaniczna, jajcarska działalność paru facetów, którzy występowali przy gołej panience. Żebyście Państwo wiedzieli, to była zorganizowana akcja, którą sterowali prawdziwi macherzy ze strony waspowskiej, a ich twarzą był Jerzy Urban. I on tym dowodził. I pamiętajcie, że teraz, właśnie po 35 latach, jeden z realizatorów tych planów zniszczenia pod każdym względem tkanki narodowej polskiej, to był właśnie pan Rewiński. Ja przypomnę, że on trafił jako Polska Partia Przyjaciół Piwa nawet do Sejmu i potem trafił w objęcia, a jakże, pana Tuska do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Łamacz polskiej moralności, łamacz polskiej obyczajowości, człowiek, który realizował stary plan waspów, jeszcze wypróbowany na Indianach, ale też i w Indiach, ale na Indianach to było takie jaskrawe, to przeszło do o tym się dowiedzieliśmy na szeroką skalę, rozpić, zalkoholizować, zdemoralizować Indian, wtedy będzie łatwo głupim narodem manipulować. I on to realizował. I on to realizował, także tym wszystkim, którzy teraz się tak wzruszają na temat pana Rewińskiego, ja tutaj przypominam uczciwie, w tą rocznicę 35. On był jednym z organizatorów tego szalbierstwa. W wyborach, po 2 latach się okazało, że te wybory z 1989 roku padły na pysk, nie spełniały swojej roli. W 1991 roku Polska Partia Przyjaciół Piwa wprowadziła 4 posłów, wśród nich właśnie był pan Rewiński. To był mój komentarz, a teraz może koleżanka
Bardzo proszę, czy pani prezes chciałaby zabrać głos? No te wybory to wtedy, w tamtym czasie, wszyscy to pamiętamy, dla nas to była euforia. Coś wydawało się, że może od nas zależeć. Tak to wszystko było podawane. I człowiek się nie zastanawiał, ja nawet same komentarze, że to nie były w pełni wolne wybory. Co to znaczy? Albo są wolne, albo nie wolne. To jest takie trochę być w ciąży, albo nie być. Taki określeńczek wtedy o tym nawet nie myślał. Bo to nam dawało radość. Tak samo postać Wałęsy, do którego niemal wszyscy wtedy się byliśmy gotowi modlić. Bo to, co nam podawali, to, no to wykaliśmy jak świeże kluseczki takie, tak? No mój Boże. Za długo tego zamordyzmu było i to się tak wydawało. To wszystko wychodzi dopiero po jakimś tam czasie, dłuższym, krótszym. I wtedy to zaczyna być po prostu gorzkie i zaczynamy mieć duży niesmak do samych siebie. Że daliśmy się nabrać. Że człowiek to dał się nabrać na to. To wydawałoby się wykształcony człowiek, prawda, coś z jakimś tam doświadczeniem. I niestety, jak to tylko się uczyć od komuny, jak oni to potrafili zrobić. Jak i w jaki sposób, że to tak do większości trafiało. Że tak można. Prawda? No właśnie. To jest znakomita szkoła. Adam Stanisław Szwedkowicz, zostało... człowiek, który też jest impresario. On też manipuluje opinią publiczną. Zakasował kiedyś za pomocą Konowicza, Adamie, kiedyś ty walnąłeś w system. Jak ty oceniasz po 35 latach tamtą manipulację, której ofiarą padł naród polski? Witam wszystkich. No, dla mnie 4 czerwca to przede wszystkim urodziny mojej mamy w 1945 roku, 4 czerwca, moja mama wyszła na świat. Niestety już jest świętej pamięci, ale to była Wileńszczyzna. Pozdrawiam pana Czekana, jego całą rodzinę. Ja rok temu byłem u pana Czekana na Wileńszczyźnie i odwiedziłem to miejsce narodzin mojej mamy. To jest dworek hrabiego Tyszkiewicza w Podbrodziu. Tak naprawdę jest to folwark pod Podbrodziem. To jest Podebrodzie. Po Podbrodzie to się nazywa, Podbrodzie. Tam obecnie, to myślałem, że to jest koło Wilna, nie? Koło Wilna. A tu takie koło Wilna, 77 km chyba za Wilnem, już tam w stronę granicy, nie wiem, na wschodzie, bardzo na wschodzie, to była Polska kiedyś. Już wtedy, to jest Polska, obecnie Polska. W ramach państwa litewskiego. To jest bardzo ważne. Tak, to były polskie tereny jak najbardziej. Moja babcia... To są polskie tereny, tak. Tam jest Wileńszczyzna. Ja tutaj ze strony właśnie tych naszych przyjaciół, którzy wybierają się na Marsz Morski na Zamek, gdzie można spotkać naszego przyjaciela Czekana, cały zespół przyjaciół, Wileńszczyzna, to jest bardzo ważne. Nie jest pod żadną okupacją litewską. Przynależy do państwa litewskiego, jest to część Polska, Litwy, gdzie Polacy bardzo współpracują z państwem litewskim, cieszą się, że są w państwie litewskim. ABW litewskie okazało nam ostatnio nieocenioną pomoc. Okazało się, że ABW litewskie prześwietliło tych wszystkich łajdaków, którzy oskarżali nas, że jesteśmy rosyjskimi agentami, bo tam rzeczywiście jest rosyjska agentura, oni tam się nie pieprzą z rosyjskimi agentami. Więc jak się dowiedzieli, że to jest oszustwo, to byli wobec nas bardzo życzliwi. Serdecznie pozdrawiamy ABW litewskie i też funkcjonariuszy, trzy funkcjonariuszki najlepiej, zapraszamy z ABW litewskiego, żeby przyjechało na Marsz Włoski, na Zamek, ponieważ trzeba nacieśniać przyjaźń i cieszymy się, że są normalni urzędnicy w państwie litewskim, którzy pilnują prawa i porządku, którzy stoją przy prawdzie i jeżeli jakiś Polak nie jest agentem rosyjskim, to zwracają mu honor, szanują. To są prawdziwi, o takich ludzi, którzy interesują się, pilnują bezpieczeństwa Litwy i Polski. Takich nam trzeba w Unii Europejskiej. Brawo, brawo litewskie ABW. Hańba ABW warszawskiemu. Nie wyjdzie mi z gardła ABW polskiemu. To nie jest polskie ABW, to jakieś żydowskie, jakieś łajdackie, które pozwala na to, że uczciwi ludzie w Polsce, Polacy, patrioci, nazywani są rosyjskimi agentami. To jest hańba,
nie bronicie nas w sposób właściwy, jecie polski chleb. W ogóle nas nie bronicie. To jest hańba. To, co robi ABW polskie, to jest hańba. Zawsze będziemy o tym mówić. Litewskie ABW zawstydziło, a warszawskie ABW hańba po trzykroć, po stokroć hańba. Wracamy do Podebrodzia, tam, gdzie Adama mama się urodziła. Bardzo proszę. Urodziła się właśnie 4 czerwca. Bardzo ładny to jest dworek, odnowiony, podejrzewam, jest jako, działa jako muzeum. Akurat byłem wtedy, było zamknięte, więc za kratami to patrzyłem na ten budynek. Folwark, naprawdę piękne miejsce. Babcia musiała uciekać z Wilna, bo w Wilnie mieszkała z dziadkiem. Niestety Armia Czerwona przyszła, a za Armią Czerwoną NKWD, międzynarodówka tak zwana, nie mylić z Rosją. To nie byli Rosjanie. Przyszli ci właśnie tak zwani piewcy wspólnot obecnie europejskiej. Dla mnie Unia Europejska jest taką kontynuacją Związku Sowieckiego w tym złym znaczeniu i robiona przez te same waskowskie siły. Przez te same waskowskie przestępcze, siły. Przestępcze, tak. Grupy. Więc naprawdę nasi kandydaci idą, by rozbić od środka tę masońską zgraję i popierajmy naszych kandydatów, a jest nim Rafał Kosno na pewno z Podlasia i Jakub Perkowski oraz Jolanta Duda. Czy mamy kogoś w Warszawie? Chciałbym wszystkich tu zapytać. Na okręg warszawski jest jakiś zaufany człowiek? Bo mnie pytają, znajomi z Warszawy mówią, na kogo mam głosować? A ja mówię, ja nie wiem na kogo. Jeżeli nie masz na kogo głosować, nie głosuj wcale, bo robisz frekwencje dla systemu, który nas tak naprawdę chce wysłać na wojnę. A wracając do roku 89, 4 czerwca wyborów, tak zwanych pierwszych wolnych, a tak naprawdę tam to były kontraktowe wybory, no to cóż, wszystkich nas oszukano. Ja wtedy miałem 13 lat, więc mnie mogło, można było oszukiwać, ale całe społeczeństwo było pod wpływem wielkiej powrotu Solidarności, Lecha Wałęsy, jak to się mówi, rozkleiliśmy pół Białegostoku plakatami Solidarności z bratem, z sąsiadami i jeszcze z rówieśnikami, jako dzieci z szkoły podstawowej. Tak, i robiliśmy to za darmo, nic nam. To ja też ze wstydem się przyznam, pochwalę się, przepraszam, tak. Może się pochwalę, bo się przyznam ze wstydem i tak, ale zrozumienie, bo ja miałem wtedy ile, 89 rok, ja miałem 18 lat, chodziłem do 4 klasy liceum i pamiętam ulotkę Solidarności z taką literą V, nakleiłem na sklepie papierniczym, klejem takim zwykłym klejem biurowym. Aha. Za swoje pieniądze kupione, znaczy za mojej mamy, bo to wszystko od mamy miałem wtedy. I byłem taki dumny z siebie, że demokrację, że tu normalność prowadzę. Tak. A to była fałszywa flaga. My pochodziliśmy z porządnych domów, a popieraliśmy naszą zagładę, popieraliśmy naszą śmierć. Tak, niestety. My popieraliśmy zniszczenie polskiego przemysłu, emigrację polskich rodzin. My tego nie popieraliśmy. Ale de facto popieraliśmy jako nierozumni, naiwni. Nam wydawało się, że Polska rozerwała, tak jak ten orzeł na tych plakatach, te kajdany i będzie tak jak w piosence.
Dziś twój triumf. Coś tam, że... Dziś twój triumf. Nie, nie, nie. Taka piosenka jest. Nie, była taka piosenka. Naprzód Polsko z Gruszka i Dany. Dziś twój triumf, tak. Albo zgon. Już Dmowski śmiał się z tej piosenki. Mówi, że to agenturalna piosenka, bo jeżeli ktoś na jednej szali stawia zwycięstwo Polski i swój zgon, to znaczy, że głupio robi, bo tak nie wolno. No nie, nie, nie. Ale to, ta piosenka akurat, to jest warszawianka. Też pochodzi od sił masońskich, które nas prowadziły na nocę. Adamie, teraz dzwoni do nas ktoś. Pamiętam, ja tutaj mam odnotowanego, że to jest pan Marcin. Pierwszy raz możesz wygrać Wybierz Solidarność. Tak jest, tak. Twoją coś tam szansą Solidarność i to były od Jana Pawła II z Włoch. No, tak było. To była pomoc masonów. Adamie, dzwoni człowiek, wpuśćmy go na antenę. Dzień dobry, pan Marcin, słuchamy pana. Dzień dobry. No tak, znamy się już z panem, słucham trochę pana Adama Czeszewskowicza i tak dalej. Jedna rzecz mi się nie spodobała, nie wiem, czy mogę się wypowiedzieć. Tak, tak, może pan mówić, proszę bardzo. Jasne, chodzi o to, że tutaj taka była kwestia poruszona Litwinów, tak? No, wie pan, Litwin a Polak to trochę inaczej brzmi. I na przykład Litwa, ojczyzna moja. Tak, jasne, wie pan, ale to brać nie Litwini, wie pan, no właśnie, jak pan to wytłumaczy, panie Eugeniuszu, dlaczego to było tak napisane, a dlaczego były takie, przez całe dwudziestolecie była taka makabra między dyplomatyczna między nami? Nie dlaczego między nami, nie ponieważ nasza dyplomacja nie istniała. Dmowski został odsunięty i nie istnieje. Nie istniała i nie istnieje. Warszawa była opanowana przez siły waspowskie, które zrobiły dużo, a właściwie chyba wszystko. Już więcej nie da się zrobić, żeby skłócić Polaków i Litwinów. Litwini i Polacy są narodami bardzo bliskimi. Litwini przyjęli chrzest od Polaków. Tak jak Czesi dali chrzest Polakom, tak Polacy dali chrzest Litwinom. Między innymi, bo wcześniej też mieli chrzest po tutaj początku. Adam dodaje, że było prawosławie i bardzo słusznie. Oni zmieniali, raz byli tacy, raz tacy. Mieli obrządek katolicki i ten obrządek katolicki utrzymali do tej pory. Trzeba wiedzieć, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o Litwinów. Tak jest. Natomiast jeżeli pan to mówi, był duży panie, kraj. To znaczy tak, panie Marcinie, jeżeli chodzi o Litwinów, czyli tak naprawdę Żmudzinów, czyli ten lud nadbałtycki, lud bałtycki, pokrewny z Łotyszami i z Estończykami, to jest lud, który dzięki Polsce, dzięki Wielkiej Polsce, dzięki Królestwu Polskiemu, które uznało narodowość żmudzką, i ona przetrwała i teraz wyraża się w państwie litewskim. Do tej pory jest taki, może ja nie używam słowa konflikt, ale przyznają się do spadkobierstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Litwa ta obecna, czyli Żmudź, i współczesna Białoruś, czyli Łukaszenka, który notabene, ja proszę Państwa w Lublinie studiowałem i byłem na Zamku Lubelskim. I na Zamku Lubelskim jest kaplica. I powiem Państwu ciekawostkę, że tam jest wizerunek króla Jagieły, który jest tak samo łysy i podobny jest do Łukaszenki. Możecie sobie sprawdzić w internecie, sięgnijcie Państwo. Otóż jest coś, może to ich od historii, może mi się coś wydaje, ale ja na przykład widzę w tym Łukaszence jakoś takiego męża opatrznościowego, który zapewnił te kilkadziesiąt lat spokoju i rozwoju. Pozostał, nie można mówić pozostałości, spadkobiercą Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli współczesnym mieszkańcom Białorusi. Natomiast, proszę pana, żeby było jasne, napięcie i krzywda Litwinom wyrządzona w dwudziestoleciu międzywojennym przez siły masońskie, które przejęły dyplomację warszawską. Dyplomacja warszawska nie reprezentowała interesów narodowych polskich. W interesie narodowym polskim jest pokój między Polakami a Litwinami, Polakami a Białorusinami, Polakami a Ukraińcami. Ja widziałem, znaczy nie ja, bo ja wtedy nie żyłem, ale moja rodzina widziała to na Wołyniu, gdzie państwo polskie powinno zabiegać o współpracę Polaków i Rusinów, Ukraińców, Żydów, Węgrów. Otóż mogę wam Państwu powiedzieć, że... Czechów. No na Wołyniu Czechów to ja nie słyszałem, że byli Czechi, a może byli. Aha, nie natomiast mówi pan o Zaolziu. Rzeczywiście, warszawska dyplomacja
warszawska dyplomacja zadbała o to, żebyśmy byli skłóceni ze wszystkimi. Bodajże jedyna nacja, z którą nie byliśmy skłóceni, która z nami sąsiadowała przez pewien czas. To byli pierwszymi. Słucham? To byli pierwszymi. Jedyna nacja, która nie została z nami skonfliktowana przez masońską, przeniewierczą, oszukańczą dyplomację, w której pracował Giertych notabene. Nie byłbym sobą, gdybym o tym nie przypomniał. Otóż, proszę pana, jedyna nacja, która z nami sąsiadowała, to byli Węgrzy. I rzeczywiście to państwo nie było skonfliktowane z nami. Natomiast, żeby pan wiedział, niedawno obchodziliśmy zamach, masoński zamach 13 maja 1926 roku. Żebyście wiedzieli państwo, kiedy on się wydarzył. On się wydarzył w dniu, kiedy miał przyjechać do Polski prezydent Czechosłowacji. Pan i miało być marszałka Piłsudskiego. Masońskim zamachu, gdzie marszałek tak Piłsudski został użyty jak Lech Wałęsa do Solidarności. Zapewniam państwa, że Piłsudski był figurantem. Panie Marcinie, zapewniam pana, że Piłsudski był figurantem, tak jak Bolek. Natomiast, żebyście wiedzieli moment historyczny, żebyście mieli perspektywę. A mimo właśnie, tego całego... Stop. Ja już panu przerwę. Nie, proszę pana, skończę tę myśl. Niech pan się temu nie przeciwstawia, panie Marcinie, bo żeby to wszyscy wiedzieli, wieczorem tego dnia miał przyjechać do Warszawy prezydent Czechosłowacji i miała być zawarta Unia Polski, Czech i Słowacji, Unia Militarna i miało nie być wojny w Europie. Dokładnie. I to był moment, kiedy Wielka Brytania nie miała wyjścia. Ciekawe, patrzcie, jak ten Marcin nie lubi tego tematu. Bo on jest od nich. Więc panie Marcinie, my tu nie będziemy na pana krzyczeć, ale pana nie z niebywałą kulturą polską poinformujemy. Mógłby zrobić. Ja mam pytanie od końca. Pan zna ten temat, chociaż pan go nie poruszył. Tak zwane, znaczy się kwestia zabójstwa. Halo, jest pan? Jestem. Kwestia, ja zapytam, bo może pan nie wie, tego przejdziemy dalej. Kwestia śmierci pułkownika lub generała, przepraszam, nie jestem historykiem, Zagórskiego w Polsce. Czy pan mówi coś? Tak, mówi mi to coś. Jest to jeden z elementów niszczenia polskiego wojska przez siły masońskie. Był taki generał, który przeciwstawił się, przeciwstawił się masońskiemu zamachu stanu, został zabity. Miał dane na temat rzekomej współpracy Piłsudskiego z innymi państwami. Tak? O tym mówimy? Proszę pana, mówienie o rzekomej, nierzekomej współpracy Piłsudskiego to oczywista współpraca, nie była rzekoma, bo skoro został przedstawicielem siły zbrojnej polskiej, która u boku Austrii i Niemiec walczyła z Rosją, to jest oczywiste, że był człowiekiem zaufanym. Natomiast to jest taka epatowanie nas pewną informacją o Piłsudskim, żeby ukryć najważniejszą informację o Piłsudskim. Ponieważ szutkich, fajnych młodzieńców, którzy by chętnie poszli z Niemcami na Rosję, w Polsce było wtedy mnóstwo. Kroiło się od nich w Krakowie. A dlaczego został wybrany Piłsudski? No więc ja, panie Marcinie, ale pan pozwala odpowiadać staremu człowiekowi, czy nie pozwala? Pozwalam. No to zaraz pana stary człowiek wyciszy, bo widzę, że będę zdenerwować. Proszę pana, ja tylko pana informuję, że zabójstwo Zagórskiego, zresztą bardzo niesprawiedliwe, haniebne, jest używane jako zakamuflowanie, o co chodziło z Piłsudskim. Piłsudski był postacią niewykształconą, która, jeżeli zrobiła karierę, to tylko dlatego, że miała znakomitego oficera prowadzącego. Mentora to się nazywa. Nawet więcej niż oficer prowadzący, bo mentor to jest ktoś, kto tłumaczy, kto jest ojcem. I takim ojcem politycznym Piłsudskiego był Narutowicz. Narutowicza złowrogi cień nad Polską do tej pory działa. Narutowicza złowrogi cień. Znaczy tak, prosiłbym tylko, żeby... Złowrogi cień, proszę pana, nie da się wymawiać. Prosiłbym, żeby pan się sam wysławiał, żeby tam nikt nie wtrącał się, bo słabo słychać. Dobra, kończ tym gościem. Dobrze, dziękujemy panie Marcinie, że pan się dozwonił, że pan interesuje się. Proszę państwa, jest rok 1989. Geremek wypuszcza swojego psa systemu, czyli Bolka. Bolek robi fotografię ze 160 podstawionymi ludźmi. Teraz się okazuje, że wszyscy byli podstawieni. Ja obserwowałem to z powiatu Tomaszów Lubelski.
wtedy to było województwo zamojskie i tam był taki woźnica, to woźnica się wycofał potem, woźnica kandydował do senatu, ale był Misztal, woźnica, Lipka, nie Frasyniuk, tylko mąż tej okrętowej, chyba Bujak, czy nie. No w każdym razie było tam kilka osób, którzy pożal się Boże, teraz widzimy, że wszyscy byli podstawieni. Jeden z nich się, chyba woźnica chyba, Majdański jeszcze był. Oni byli wszyscy podstawieni i realizowali plany likwidacji państwa polskiego, okradania narodu polskiego, doprowadzenia nas do nędzy, do emigracji, do zmniejszenia dzietności. I to zrobili. I to zrobili. Pytanie, czy byli świadomi tego. Pamiętam, że tam był też taki poseł lewicy, nazywał się, facet kandydował do Sejmu, nazywał się Bartosz i miał taką dosyć dobrą opinię. I moja mama, która była wtedy postacią wpływową, dogadała się z księżmi, z różnymi ludźmi i stwierdzili, że tego Bartosza z lewicy trzeba poprzeć, bo to dobry człowiek. Nie złodziej. Lubi wypić, ale nie złodziej. I ten Bartosz potem jeszcze działał w parę razy i ostał się tak. Właśnie wtedy podczas tych wyborów na lewicy się pojawiło dużo ciekawych ludzi, którzy myślę, że wiedzieli, co się święci, ale mieli surowo przykazane, żeby nie mówić. No i nie mówili. No i tak wspólnie ci wszyscy ludzie oszukali ten biedny naród. No i przypomnę, żeby, bo teraz oni nas epatują taką, no co chcesz, no przecież Polska ma 35 milionów ludzi, Turcja ma ponad 80. Turcja ma broń nuklearną, Turcja jest rozgrywająca w regionie, a Polska jest tak między Czechami a Litwą. Niestety słabo. Pani doktor, zwracam się do doktor Sokołowskiej, która widziała to wszystko jeszcze z innej strony, z Warszawy, ze strony elit tych szlacheckich. Pani doktor, jak to pani widziała? To oszustwo. Czy miała pani świadomość? Miałem świadomość, dlatego że przed tym, co się dzieje, wiele osób, dla mnie będących autorytetami, ostrzegało. Ostrzegał między innymi prymas Wyszyński, który bywał u pani doktor w domu. Bywał. Żebyście państwo wiedzieli, gdzie my siedzimy. To jest ważne miejsce. Nie tylko. W kościele świętej Brygidy, prawda, ksiądz Janowski, on wiele książek napisał. Jankowski. Jankowski. To był siostrą świętej Brygidy w Gdańsku. W Gdańsku. On punktował to. No, żył do pewnego czasu, póki go nie zamordowano, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Też ostrzegał. Nie mówiąc o, prawda, całej masie związkowych organizatorów, między innymi rolnik Bartoszcze, prawda? Ksiądz Niedziela, ksiądz Suchowolec. Zamordowani. Tak. Oni byli sukcesywnie mordowani przez, powiedzmy uczciwie, szwadrony śmierci tego nowego układu. A chciałam powiedzieć dodatkowo, bo była tam mowa, że prawda, myśmy zostali zdradzeni, ale tak naprawdę to ja nie uważam tego, że to była zdrada. Ja uważam, że my po prostu nie mieliśmy swoich elit, bo one w większości zostały wymordowane, a druga część została zmarginalizowana albo wygnana tak naprawdę za granicę kraju. I ci, którzy decydowali o wszystkim, to byli ci sami, którzy przedtem wiernie służyli nie Polsce, a Moskwie, sowieckiej Moskwie. I zostali odwróceni. Więc czy zdrajcami można nazwać tą hołotę nawiezioną na sowieckich czołgach, która zajęła miejsce polskich elit i nigdy nie działała zgodnie z polskim interesem narodowym, tylko działali zgodnie z dyrektywami płynącymi z Moskwy, które też nie były dyrektywami tak naprawdę Rosjan. Teraz się Rosjan za wszystko wini, ale tak jak tu już doktor Sendecki podkreślił, od końcówki
I wojny światowej, kiedy to nie kto inny, tylko zachodni banksterzy nasłali na carską Rosję po prostu bandziorów też zamieniających się jako Żydzi, chociaż to tam różnie z nimi bywało, trudno powiedzieć, bo ani Żydzi z punktu widzenia wyznania, bo w większości ateiści, ani nie Semici, bo w większości mongoidalna rasa chazarska. No ale tak czy inaczej, oni doprowadzili najpierw w owej carskiej Rosji w 1917 roku do tej rewolucji antyrosyjskiej, wyrżnęli, wymordowali rosyjskie elity i to nie ja, ale fachowcy, historycy mówią, że ta rewolucja antyrosyjska i to, co po niej nastąpiło, przyniosło śmierć około 60 milionów ludzi na obszarach ZSRR. Więc ci, którzy to robili i to organizowali, to później zostali przysłani do Polski, mając budować powojenną Polskę i tak naprawdę dożynać polskie elity i przejmować polską własność. Bo ja przypomnę, że Polacy zostali ograbieni przez Niemców i przez Sowietów, a na zrabowanym majątku tego, co pozostało, uwłaszczyła się nomenklatura, zajmując mieszkania, wille przedwojennej inteligencji i tych, którzy coś posiadali. Oni zajęli to, co nie zostało rozkradzione, zburzone, a po 89 oni na tym się uwłaszczyli. Czy można ich nazwać zdrajcami? Nie, to od początku byli obcy kulturowo, obcy cywilizacyjnie, ludzie, którzy Polski i Polaków nienawidzili. Ja przypomnę takie teksty, że choćby pana profesora Hartmana, że rozpędzimy Polaków, prawda, wszędzie i nic po tym nie po naszym, po tej dawnej polskości nie zostanie. To są ludzie, którzy organicznie nienawidzą, nawet nie powiem, że Polaków, oni nienawidzą żadnej tożsamości kulturowej, no, innej niż ich własna. Oni są największymi szowinistami, ksenofobami i u siebie widać, jak traktują inne narodowości, a u kogoś oni chcą nam meblować nasz dom. O tym mówiłam zresztą w Chełmie, że ja nie powiem, że to, co się dzieje, to jest wojna tylko o dominację w świecie. Oczywiście jest dominacja banksterów, wielkich koncernów, ale jakie to ma korzenie? Właściwie to są wszystko, mówiliśmy o tej depopulacji, korzenie są te same. Nienawiść do tak naprawdę wszystkiego i wszystkich i kontynuacja tej wojny, permanentnej wojny bez granic, atomizowanie ludzi, polaryzowanie ludzi. Tu się nic nie zmieniło i ten program cały czas postępuje. Ja się dziwię, że znajdują się tacy idioci, którzy nie pochodzą właśnie z tego środowiska, a dla jakichś doraźnych interesów, stanowiska czy pieniędzy gotowi są im służyć, bo fakty są takie, że oni sami w następnej kolejności też będą ofiarami. Jeżeli chodzi o to, co się stało po 89 roku, to Polska nie tylko nie odzyskała suwerenności, ale została przede wszystkim rozgrabiona i zniewolona, zadłużona na pokolenia. Ja się urodziłam w 58 roku, a więc już po czasach stalinowskich. I doprawdy ja nie pamiętam,
żeby ludzie byli tak zastraszeni jak obecnie, bo ludzie boją się wylądować pod mostem, co im realnie grozi, a w PRL-u nie bardzo groziło. Boją się, że zostaną z niespłaconymi kredytami, z dziećmi, które zostaną im odebrane, jak będą bez środków do życia. Naprawdę uważam, że ta trzecia Rzeczpospolita stała się państwem nie tylko niesuwerennym, ale wręcz zbrodniczym, totalitarnym. Widziałam bardzo wiele osób wykluczonych, wykluczonych społecznie, wykluczonych pod każdym względem, bo te odbieranie prawa wykonywania zawodu lekarzom tylko za światopogląd. Nie odbierają za korupcję, udokumentowaną korupcję, nie odbierają za rażące błędy w sztuce czy nadużycia, ale odbierają za sumienne wykonywanie zawodu i ja byłam tego wielokrotnie świadkiem, że tym perłom, których się naprawdę powinno wynosić na piedestał, prześladują nie kto inny, tylko izby lekarskie. Ja przypomnę, że izby lekarskie zostały rozwiązane w 1950 roku w ramach reformy prowadzonej przez profesor Hausmanową, też przywiezioną na sowieckich czołgach, która miała zmienić system ubezpieczeń społecznych w taki, który by odpowiadał systemowi moskiewskiemu i miał zabezpieczyć powszechne ubezpieczenie społeczne, ale tak nie do końca, bo dopiero w 1972 dano ubezpieczenie społeczne również rolnikom indywidualnym. Dlaczego nie w 49, nie w 50 roku, a to dlatego, że tą klasę też uważano za przeżytek kapitalizmu, za ludzi, których trzeba wyzuć z własności, którzy pod pręgierzem tych obowiązkowych kontyngentów, innych takich rzeczy porzucą swoje gospodarstwa albo zrzeszą się w jakieś spółdzielnie, kowchozy, sowchozy, o takie rzeczy, albo przejdą, oddadzą ziemię do PGR-ów. I liczono, że da się po prostu tych rolników indywidualnych zniechęcić. Mieli rzucane kłody pod nogi, a teraz, jak się okazuje, mają jeszcze bardziej. Teraz... Zielony Ład. Nie tylko. To jest ten program New World Order, czyli nowego porządku świata, który ma tak naprawdę nie tylko zdepopulować ludność świata, ale zniewolić wszystkich, pozbawić własności. Mówi się, że beneficjentami Unii Europejskiej są Niemcy, ale to jest nieprawda. Niemiecka klasa średnia zanika, jest również prześladowana. Tak naprawdę beneficjentami tego ładu, który w tej chwili jest, to są ponadnarodowe korporacje, właściwie mają określoną narodowość, ale budżety mają większe od państw narodowych, to jedno, i skutecznie korumpują kolejne rządy. I to, co się dzieje, nie ma nic wspólnego ani z postępem, ani z dobrem dla planety czy ludzkości, tylko to jest plan ostatecznego nie tylko zdepopulowania, ale i zniewolenia, sprowadzenia wszystkich do roli pariasów. To tak jak Schwab powiedział, nie będziemy mieli nic i będziemy szczęśliwi. Szczęśliwi. No to pierwszą część tego planu chyba zrealizują, ale drugiej, że będziemy szczęśliwi, to nie. No, będzie, no chyba tak, bo chyba tych, tak którzy masowo, będą nieszczęśliwi. Nie da się tak masowo obudzić ludzi, że będą szczęśliwi. No to będą im wciskać haloperidole i inne takie rzeczy, że mają depresję. A jak depresji nie da się leczyć, to bo to już jest, że chorych psychicznie, którzy tak naprawdę nie powinni móc decydować o sobie, bo wiadomo, że człowiek w depresji nie ma ochoty na życie, ale go trzeba leczyć, a nie zabijać. A już na Zachodzie wprowadzono i w Kanadzie, i w Holandii eutanazję dla osób z depresją. To jest jakaś aberracja, to jest zbrodnia.
I znajdują się tacy debile lekarze, bo inaczej się nie, takich nie nazwę, bo ja jeszcze rozumiem tą grupę, która marzy o tym, żeby zrealizować swoją ideę, że a ziemia i wszystko, co na niej, będzie twoje. Ale oni sami też będą ofiarami tego, co robią. I to warto przemyśleć. Ja przypomnę, szanowni państwo, że ostatnio nasza pani doktor występowała, nie zgadniecie gdzie, w synagodze. A jakże? W Chełmie. W synagodze jest dom kultury lokalny, w budynku po synagodze. No i tam wolni ludzie Chełm zorganizowali, proszę państwa, czwartą chełmską debatę środowisk wolnościowych. I Jadwiga Sokołowska właśnie tak występowała, miała taką właśnie taką plakietę przed swoim stanowiskiem, zabierała głos, dostała aplauz, była z ordynansem umundurowanym w piaskowy mundur Stronnictwa Narodowego. Bardzo dobrze nam wypadła. Pozdrowiła wszystkich, także zaistnieliśmy tam. No i teraz, ja pozdrawiam Chełm i właśnie, wspaniałe towarzystwo za organizację. Co to za ludzie? A skąd oni tą synagogę przejęli? To sprawa wygląda tak. Synagoga była zrujnowana, była w centrum miasta, była opuszczona i tak naprawdę, gdyby nie była zabytkiem, kwalifikowałaby się do rozbiórki. Zaoferowano środowisku żydowskiemu zwrot tej kamienicy, ale z warunkiem odbudowy, bo zabytek nie można rozebrać, ale nie może stać ruina w centrum miasta. Ale diaspora odpowiedziała, że mogą remontować, ale na koszt gminy. Gmina no, w żadnym wypadku, bo na to nie stać. Na koszt miasta. Na koszt miasta. Podatnika tak. polskiego, nazwijmy to. To w takich układach miasto wyremontowało i zrobiło w tym bardzo sympatyczny, nie tylko, bo tam jest, bo jest oprócz tego, że jest sala konferencyjna, dom kultury, dobrze słyszę. Ja nie wierzę, co ja słyszę, proszę państwa. Inne takie rzeczy. Czyli w Chełmie normalne gospodarowanie zabytkami jest i w starej synagodze na Kopernika, tak? Kopernika 8. Na Kopernika 8 nasza pani doktor wystąpiła. Jak zabrała głos, jak pocisnęła. Podobno sam ksiądz Międlar stwierdził, że oho, no, dobrze doktor powiedziała. Tak było. A jeszcze był poseł do Europarlamentu Piotrowski. Tak. No, także proszę państwa, no. Ja no i, i wiceprezes Nauczycieli dla Wolności. W ogóle ja podziwiam tą organizację, bo to jest bardzo prężna, wspaniała organizacja. Nauczyciele dla Wolności. Tak, no i podziwiam organizatora tego, tej czwartej chełmskiej debaty Ludzi Wolności, pana Tadeusza Łańcuckiego, który naprawdę nas gościł bardzo serdecznie, zapewnił nam w ogóle wszystko, co było możliwe. Także i obiad był znakomity. Obiad, on chciał nas przywozić i kolację jeszcze się tam stawiać po obiedzie, ale no się wyrwali. Tak. Nie daliście się. No bo wykluczyć. Trudno Ale coś powiedziałaś, może no tak, bo ja bym tak do końca nie cieszyła się, prawda, że Żydzi nie przejęli synagogi. Na razie przynajmniej. Dlatego, że niech nie wyremontowana, prawda? Tak, teraz Polacy. Jest wyremontowana. Teraz już ją odbudowana, nie, użyjmy słowa precyzyjnego. Bo a to była już dla nich nie ma znaczenia. No nie, proszę państwa, no, żeby było jasne, bo to jest bardzo ciekawy moment, trzeba śledzić, co się dzieje w Chełmie, ponieważ rzeczywiście budynki sakralne mają swoją historię i na pewno ten budynek musi być wyraziście zapielęgnowany i utrzymany to, że to ma wyglądać jak synagoga, bo to była synagoga. I my Polacy, i w ogóle normalne państwo, nie może być za zatajaniem prawdy historycznej, która jest zaklęta również w kamieniu, w architekturze. Wszystko to się jest stara synagoga. Na tym będą bazowali. Ale powiedzieć, że nie ma tam nic gorszącego, bo nie jest tam żaden klub jakiś inny. No ale ksiądz Międlar, bo podobno była też straszna akcja, bo Braun też miał przybyć, to wtedy był gwałt straszny. Tak było? Piotrowski jest od Brauna przecież. Nic tam się nie wymknęło spod kontroli. A ja chciałbym zadzwonić do naszych kandydatów. A to dzwoń. Do Rafała Kosno. To ja dzwonię na jego telefon, poczekaj. Dzwoń. Do Rafała Kosno telefonujemy.
Niech także przenosimy się z hełma ze ściany wschodniej na ścianę wschodnią. Swoją walkę wyborczą. Jeszcze Kosno. Póki co możemy o tym rozmawiać. Rafał Kosno, nasz drogi Rafał Kosno, nasz przyjaciel, człowiek, który parę razy wystąpił w telewizji narodowej, który jest sympatycznym przyjacielem naszego, naszego kolegi Adama Stanisława Czeretkowicza. Pokazać. Możesz, tak. O, to jest Rafał Kosno. Z ciemni, bo jest za jasny. Także Rafał Kosno za chwilę do Państwa przemówi, o ile nie śpi, ale nie powinien spać. O 23.42 to kandydaci nie sypiają, proszę Państwa. O 23.42 to kandydaci powinni występować. O, i to jest właśnie ten dzielny młodzieniec w Polskim Radio Białystok. Dobrze. Boi się swojego. Troszkę w prawo. Uzgodnij, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Możesz wysłać mu bezpłatną notkę. Perkowskiego masz. No przewino, jak mogę nie mieć do kolegi Perkowskiego, kandydata najlepszego. A ten to na pewno nie będzie spał. Nie, to żaden nie zadzwonił. Przestraszył się. Jakub Perkowski. Telefonujemy. A jakże? Daj teraz, żeby ludzie widzieli, jak wygląda kolega Perkowski. Zaraz muszę znaleźć, to jest taki proste. Proszę Państwa, się dzieje wielka polityka, a w takich małymi, spokojnych, właśnie te kamery, nowoczesny internet, to nie są błahe sprawy. No i telefonujemy, rozmawiamy, prezentujemy naszych dzielnych kandydatów. No w każdym razie chcemy prezentować. Ale sam mówimy o nich, bo to jest ważne, że żeby ludzie wiedzieli, że to są przyjaciele, to są ludzie, którzy z nami się stykają. Jest prawie północna, nic dziwnego. Ale jeszcze została nam koleżanka Duda. No, może ja zadzwonię, to ode mnie odbiorą. Bo ja jestem z nimi umówiony na telefon. A, w ten sposób. Właśnie, czekają na mój telefon. No dobrze, to w takim razie. Może tego nie odbierają. Może, Dobra, no to dzwonimy. Będą głośne. Rozlega się dzwonek. No, proszę bardzo. No i teraz, a tutaj. No, ode mnie odebrał, witam. A, odebrał. Z tej strony Telewizja Narodowa, proszę. Halo. Na poczcie jest kolega, dobra. Zadzwonimy po 24, dobra. Perkowski czeka. Przełącz kolegę Perkowskiego. Dobrze, a tu Rafał odebrał, bo na poczcie mam tam jeszcze do 12 śle. Także jeszcze przez 15 minut. Ja to ręka. To ręka? Moja ręka, patrz, jak ja wyciągnął rękę. Ale przed chwilą na ekranie ani nic nie ruszałem. A, bo to opóźnienie. To ja wiem. Za chwilę będę pokazany, jak wyciągnął rękę, wiesz? No to wiem, że jest opóźnienie. O ręka, pa tutaj macham. No mam nadzieję, że nie zasnął. Bo Rafał to jeszcze po 12 do niego za 15 minut zadzwonimy. Zobacz. Opatrz, macham. Telefony do Gdańska teraz, do Rafała. Nie, przepraszam, do Kuby. Może do Kuby Perkowskiego. No tak. Ostatnio Polskie Centrum Dialogu Narodowego gościło. Przepraszamy, wybrano. A jednak śpią panowie. Nie, to... Jakub nie odbiera, a Rafał jest na poczcie. Ale jeszcze została nam koleżanka. Koleżanka Jolanta Duda. No to sobie teraz nie do niej telefonujemy. Ze ściany wschodniej, a kandyduje z zewnętrznego Mazowsza. Jest z nami. Dzielna, robiąca sobie kampanię wyborczą osobiście, jeżdżąca tutaj z napisem Jolanta. Witam. Halo, dobry wieczór. Witamy naszą najserdeczniejszą, najśliczniejszą, najsłodszą, najwłaściwszą,
jedyną kandydatkę z na zewnętrznym Mazowszu narodową z telewizji narodowej Jolantę. Czy to pani Jolanta Duda? Halo? I cisza zapadła. I urwała. A była. Była, czekaj chwileczkę. Zagadałeś się. Zagadałem, spłoszyła się. Nie znam, spłoszyła się. No i dobrze. Nie wiedziałem tego narodu. No dobrze. Czekaj. Zobaczmy. Wszyscy mają telefony, ale ciężko się dozwonić. Prawda? Takie mamy czasy. Kiedyś na stacjonarnych łatwiej było, nie? Nie wiem. Cześć, witam bardzo serdecznie. Cześć, Jola, przepraszam, że ci głowę zawracamy. Wiesz, mamy audycję, jesteśmy już przed północą. Za chwilę będziemy kończyć, ale tak sobie pomyśleliśmy, że nie możemy zostawić naszych kandydatów w spokoju. Przepraszam, że ci przerywam noc i odpoczynek zasłużony. Powiedz, za kilka dni wybory, no jest audycja telewizji narodowej. O! Też przerwała. Jeszcze raz spróbuj. Co się dzieje? Może baterie? To może nie ona przerywa, no tylko właśnie. Może nam... Ktoś, komu zależy na tym. Komuś zależy na tym, tak. Żeby ludzie nie dowiedzieli się, kto kandyduje. No. Mają wiedzieć tylko o niektórych, a niektórzy mają być przyciszeni. I akurat przyciszają naszych znajomych. Tak się dziwnie to składa. Zadzwonię do niej przez WhatsApp. Okej. Na przykład ja pisałem SMS-a... Trzeba coś powiedzieć o tym naszym. Tak. SMS-a do Kuby Perkowskiego. Halo, witamy. Telewizja Narodowa z tej strony. Czy jest może Jakub Perkowski, kandydat na europosła z Pomorza? Ojejku, daj spokój, już jest, ale jest mało. Jesteśmy, no to może ty coś jako jego, prawda, prawa ręka wypowiesz się. Daj telefon dla Eugeniusza. Coś o kampanii wyborczej. Witaj Dorota, halo. Przepraszamy, że tak dzwonimy o północy, ale właśnie nas, tutaj nasza audycja doszła do tego momentu. Co słychać, jak kampania? Jak to wszystko znosisz? Co u was? To poczekaj, zaraz żeby na głos mogę, tutaj Kuba też podpowie. O, słychać całą rodzinę. No i tam jeszcze malutki Polski się odzywa. Także ma całą rodzinę polską. Głośniej zrób. Nie tu, tylko u siebie. Już. O, jest. Słyszymy tam. Obudzi Nestora rogu. Tak. Halo, dobry wieczór. Późne nowe. Witam, to rozumiem, że zaraz znali nas z Nestorem, to ja... No młody jestem na Nestora. Nie powiem jeszcze, tak. Słuchajcie, nie chcemy wam zabierać za dużo czasu, ale powiedzcie coś fajnego na temat kampanii dla telewizji narodowej. Jest to najdziwaczniejsza kampania, w jakiej uczestniczyłem, dlatego że jest to kampania nieistniejącego komitetu, który jest. No właśnie. Polexit jest słowem zaklęciem. Polexit jest troszeczkę tak jak w tych wszystkich bajkach o Harrym Potterze, że wiadomo, że jest ktoś, ale nie można wypowiedzieć jego imienia. I tam się generalnie mówi, no ten komitet, co o nim nie mówimy. To i słowo polexit jest takim słowem, ja nie wiem, może ten polexit jest niekoszerny i dlatego nie wolno o nim mówić, to ja nie rozumiem. No właśnie. Zmowa milczenia. No właśnie. Zmowa milczenia, ale my rozmawiamy. A słuchaj, czy twój synek, bo wiem, że masz synka, czy twój synek już zna słowo polexit, potrafi je powiedzieć? Mój synek na razie potrafi powiedzieć tylko tata. On zaczął od tata, bo on ma dopiero rok i dwa tygodnie, właśnie trzeci tydzień mu się, że tak powiem, robi w tym momencie. I robi rozmaite grymasy, natomiast on, mimo tego, że nie mówi, pięknie potrafi wznosić okrzyki manifestacyjne. Staje na wózku, chwyta się jedną rączką tego takiego zamknięcia, tego daszku, a drugą ręką wygraża całemu światu, wykrzykuje i pokrzykuje słowa prawdopodobnie niecenzuralne.
I dlatego zamiast je wymawiać precyzyjnie, to ja tak wykukuję na zasadzie. Także to tak, tak to wygląda jego komunikacja, ale świetnie manifestuje. Jakubie, wiesz co, słuchaj, aż no, łezka się wokół kręci, kiedy widzimy tatę, mamę i synka. Słyszymy, słyszymy. Mało tego. Mamy z właściwym wyposażeniem, a nie z penisem. Także tutaj, bo... Nie, no wiesz co? Mamy będącą biologiczną kobietą bez penisa. To tutaj, jak mamy, to sobie wyjątkowo cenię. Dobra, no i pojechałeś, słuchaj. Już chyba ci Super Express tego nie daruje. Jest po 23, tak jest. Co prawda. Dziękujemy za ten. Właściwie wypowiedziałeś się w bardzo kulturalny, oględny sposób. Także tu nic, no, nie złamałeś standardów, oczywiście. Ja no, przecież nie złamałem standardów, bo przecież wiadomo, że generalnie o cis mężczyznach i cis kobietach nie należy mówić, ale tym bardziej, że jak wiadomo, pewna pani profesor powiedziała, że nic nie różni pod względem fizycznym kobiety i mężczyzny, nie ma żadnych różnic. No, ale my jednak te różnice dostrzegamy, także... I bardzo sobie cenimy te różnice. Co wy tam? Dobrze. Słuchajcie, serdecznie was pozdrawiamy. Pozdrawiamy Gdańsk. Cieszymy się, że kandydujecie. Dbajcie o siebie. Fajny wywiad był. Tak, właśnie tutaj Adam mówi, że dostałeś się do Radia Wnet. Brawo. Gdzie pan Skowroński raczył uczciwie cię potraktować i pozwolić się wypowiedzieć, tak? Tak. To jest w ogóle dosyć ewenement, to ewenement, dlatego że my zostajemy wpuszczani gdzieś bardzo niechętnie do jakichś bardzo małych i lokalnych debatek. I to w Gdańsku, jeżeli mi się to uda, to będę w najbliższy piątek w ramach debaty Radia Gdańsk rzeczywiście ze wszystkimi jedynkami, bo tak jest to zapowiedziane. Czy te jedynki się pojawią, czy pan Janusz Polskiej Prywatyzacji Lewandowski przyjdzie na debatę o 9 rano do Radia Gdańsk, czy pani Fotyga, minister z PiS-u, przyjdzie, czy pan Wipler Przemysław, potraktowany brutalnie przez policję w Warszawie wiele lat temu przy ulicy Mazowieckiej za to, że niesłusznie wypił kieliszek wina i został skatowany. I te zdjęcia pana Wiplera z pokieroszowaną twarzą, zagazowanego, w okrwawionej koszuli. Po prostu ten poseł Wipler w tej pokrojonej koszuli wygląda prawie jak ofiara NKWD, a to przecież poseł na Sejm. I tak cierpiał za miliony. No, za miliony. No, może nie za miliony, ale za setki tysięcy. A to na pewno, Chociaż nie wiadomo jak to, bo to oficjalnie za setki tysięcy, a to się później okazuje, że niby za setki tysięcy, a potem prezydent jakiegoś miasta nie wie ile ma rachunków bankowych, nie wie ile ma mieszkań, a córka kieszonkowego dostała tyle, że ma 800 tysięcy odłożone na drobne wydatki. Na łaciki. Ale słuchaj, Jakub, jaki ty złośliwy jesteś. Ty się nie obawiasz, że oni ci krzywdę zrobią? Jakbyś tak słuchaj, wyciągał takie rzeczy. No jak to córka 800 tysięcy? Jak ty możesz wyciągać takie rzeczy? Młoda panna 800 tysięcy. Jak ja mogę wyciągać córce nieboszczyka takie rzeczy? Z jednej strony nie córce nieboszczyka, a z drugiej strony kandydatce Platformy Obywatelskiej z miejsca numer 2 pod panem Januszem Polskiej Prywatyzacji Lewandowskim. Tutaj ludzie się mnie pytają, czy ty się nie boisz? A ja ci powiem, że akurat jest chyba ostatnim z uczuć, jaki przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o tej kampanii, bo pierwszym przychodzi, jakie przychodzi, to jest obrzydzenie. I głębokie obrzydzenie, potem kolejne uczucie, jakie przychodzi mi do głowy, to jest absolutna niezgoda na to, że trzecia RP od 35 lat ufundowana na tym elemencie zdrady narodowej funkcjonuje niezmiennie od 35 lat. Tak samo, tym bardziej, że właśnie mija na 35. rocznica wyborów magdalenkowej zdrady. I to są te uczucia, które mi towarzyszą. Akurat lęk jest chyba ostatnim, który mi przychodzi do głowy, a to tylko ze względu na to, że ja mam świadomość, że jeżeli człowiek żyje w lęku przed tym, co może nadejść następnego dnia, to on się nie potrafi cieszyć z dniem dzisiejszym. Więc od wielu lat po prostu cieszę się dniem dzisiejszym, planując jakieś rzeczy
na dłuższy bądź krótszy okres, ale to bez lęku, co przyniesie kolejny dzień, bo to wiadomo, że jedyną i pewną cechą przyszłości jest to, że jest nieprzewidywalna. I dlatego z nadzieją patrzę na kolejny dzień. Jakub, słuchaj, mamy taką, przepraszam, że zadam to pytanie, ale właśnie z Adamem się tak policytowaliśmy. No i zarówno Adam Stanisław Przejetkowicz, jak i doktor Sendecki, z porządnych rodzin polskich pochodzący młodzieńcy, 35 lat temu mieliśmy chyba 18 lat, ja miałem 18, ty miałeś chyba z 15, tak? Nie, ja miałem 13. 13, daliśmy się nabrać i właśnie poczekaj, co myśmy wtedy robili? Rozklejaliśmy te plakaty, ulotki, wierzyliśmy w Solidarność. Powiedz, jak ty się zachowywałeś? Ile miałeś wtedy lat? 35 lat temu? Ja się zachowałem jak absolutny debil, miałem lat 17. Cieszyłem się, że komuniści odchodzą w niebyt odbytu albo odbyt niebytu i że teraz to będzie nowa Polska. Mało tego, dla mnie przełomu tak naprawdę rok później. Bo wiadomo, ten rząd Mazowieckiego to wielkie nadzieje, ale tak z podejrzliwością, bo jednak tych komuchów w tym Sejmie jest ta większość i ten Sejm kontraktowy 35-procentowy, no to tak się na to patrzyło, że to nie jest jeszcze to, na co czekamy. To jest fajnie, bo to jest takie otwarcie, ale to coś by człowiek chciał więcej. No i te wybory 90 roku, to były pierwsze wybory, w których brałem udział i to było takie dla mnie bardzo ważne wydarzenie, bo ja się zaangażowałem w te wybory bardzo intensywnie. Tym bardziej to już miałem w sierpniu skończono 18 lat, a ta kampania trwała w drugiej połowie roku, czyli tam wrzesień, październik. Listopad, już to wszystko było rozkręcane, już to było nakręcane i ja powiem szczerze, no z wstydem trochę, no ale jak było do wyboru, czy Mazowiecki, czy Tebu Bolek, czy Tymiński, czy wtedy jeszcze bodajże kandydował Bartoszczak kandydował. Kuroń? Nie, wtedy kandydował Bartoszcze, kandydował szef KPN-u Moczulski, Moczulski i kandydował Pietrzak. 6 kandydatów. Właśnie. No to ja powiem szczerze, że chyba jednak powinienem wtedy oddać głos na Pietrzaka, bo co do szefa KPN-u to wiemy, czym się wsławił, też zniesławił się. A co do tego Bolka i co do Mazowieckiego, no to też już ja z perspektywy czasu te wybory roku 90, to żałuję, że nie wygrał Tymiński. No, wszyscy żałujemy. Wszyscy żałujemy, tak. Wszyscy żałujemy, ale wtedy myśleliśmy, że to jest jakiś ruski agent. Nie mieliśmy, ale, mieliśmy tak, tak zainteresowany przecież. Ja miałem pewność, że to jest ruski agent. Ja zupełnie w swojej dziecinnej nieświadomości procesów historycznych myślałem, że jak to będzie ruski agent, to będzie gorzej. Ale to byłoby lepiej, bo ludzie by się szybciej zorientowali, gdzie jesteśmy i co się z nami dzieje. A tak to byliśmy cały czas bejcowani tymi fałszywymi flagami kolejnych fałszywych... Ale poczekaj, w 90 roku na koło głosowałeś, powiedz, na Wałęsę? No oczywiście, że niestety tak. A ty, Adasiu? Ja nie mogłem głosować, miałem 14 lat. I emocjonalnie, koło popieram. Wałęsa, tylko Wałęsa, Lechu. Ja z bratem okleiliśmy jak to pół Białegostoku jak nic. Ja do dzisiaj mam plakaty z Wałęsy, ulotki, wszystko mam. No, jeszcze z tych pierwszych wyborów Wałęsa był z każdym kandydatem cześć dawał, nie? Te czarno-białe i Solidarność. To u mnie kandydował Stelmachowski. Stelmachowski do Senatu, Putra, który już nie żyje. Ja myślę, że ja lubiłem Putrę, jeśli chodzi o jego wypowiedzi. Putra mówił to kryzysownie. Kalinowski. My byliśmy wręcz w ekstazie takiej zwycięstwa, wolności, w ogóle to przewracało się nam w głowę. Słuchaj, Jakub, teza naszego programu dzisiaj to jest taka, że 4 czerwca 1989 roku to jest fałszywa flaga waspowska, fałszywej wolności, która była elementem ludobójstwa Słowian.
i że to, co się zaczęło jako rewolucja bolszewicka, potem jako Jałta, sprzedanie Europy Środkowej, potem był Okrągły Stół, czyli dobicie Europy Środkowej jako dominium już amerykańskiego. I teraz kolejnym etapem jest wojna na Ukrainie, czyli niszczenie Słowian, gdzie no, Ruscy Ruskich zabijają. Tylko. Bo marsz przez instytucje i niszczenie wszystkich państw, bo Zachód też jest niepopularnego w naszych środowiskach, że mnie wojna na Ukrainie o tyle nie martwi, że ani Rosjanie w ostatnich 500 latach polskiej historii nie byli naszymi przyjaciółmi, ani Ukraińcy od czasów Chmielnickiego, więc troszkę krócej, również naszymi przyjaciółmi nie byli. Wielki bohater ukraiński Chmielnicki sprzedał Ukrainę tak naprawdę w Moskwie, też Petersburgowi, ze względu na to, że dostał po inaczej srogie maty od Polaków i tylko oddanie, że tak powiem, wiasr praktycznie biorąc całej ludności Moskalowi, też Petersburg, znaczy władzy carów, spowodowała, że tam jednak nie udało się dokończyć tak, jak się powinno udać dokończyć. No i to są te haniebne początki państwowości ukraińskiej, no bo w końcu na pięciu chlebnach nadal Chmielnicki dumnie pręży pierś i strony. No tak. Tylko wiesz, ja myślę, przepraszam, ci wejdę słowo, natomiast myślę, że Polacy, Ukraińcy i Rosjanie powinni być przyjaciółmi. To jest ważne. Ale żeby jakoś to zrobić. A jak to zrobić, to ty jako polityk wytęż swoją głowę. Problem z Rosjanami tak naprawdę jest bardzo podobnym problemem jak z Ukraińcami. Przypomnę tylko, że Ukraińcy tak nienawidzili Polaków, że pierwszą rzeczą, jaką zrobili po zajęciu tego terenu przez Niemców, natychmiast postanowili stworzyć oddziały bojowe, które to podlegały Niemcom. Fascynacja, my się bijemy, a tam jest takie miejsce. Fascynacja germańską kulturą obecna na terenie Ukrainy jeszcze z czasów przed pierwszą wojną światową jest czymś dla mnie absolutnie niezrozumiałym, ale być może to jest dokładnie ten sam syndrom, gdzie część Polaków chwali się tym, że staje się Volksdeutschami i dumnie pręży pierś przed niemieckimi nagrodami, jakimiś niemieckimi orderami, dlatego że po prostu czuje się tak słaba pod względem narodowościowym, czuje się tak niezidentyfikowana ze wspólnotą polską, że no nie może być dumna z tego, że jest Polakiem, więc musi sobie znaleźć jakąś inną zastępczą afiliację. To, że jest traktowana jak pomioty, jak jest traktowana jak śmieci przez stronę niemiecką, zupełnie ich nie zraża, bo po prostu wolą być śmieciem w oczach Niemców, niż próbować być dumnym Polakiem, bo widocznie taka rola im bardziej odpowiada. I to samo z mojej perspektywy dotyczy Ukraińców, którzy zachowywali się haniebnie, współpracując z Niemcami w czasie II wojny światowej. Mało tego, no ich kolejny jakiś tam narodowy bohater, Bandera, który był ewidentnym szpiegiem Abwehry i trudno tylko uchwycić moment, od którego momentu on był tym szpiegiem, czy też współpracownikiem Abwehry, czy już przed II wojną światową był w tych rękach wywiadu niemieckiego, czy dopiero po wybuchu II wojny w te ręce wpadł. Natomiast no, jakby historia jego życia po wojnie w 100% potwierdza to, że jednak musiał być związany z niemieckimi służbami specjalnymi, bo przecież nikt by jakiegoś przypadkowego Ukraińca odpowiedzialnego za mordy i ludobójstwa nie trzymał pod kryszą aż do czasu zabójstwa przez agentów KGB na terenie Niemiec. No to takie rzeczy się nie zdarzają. Tak, to jest istotne. Bardzo dziękujemy, że przypomniałeś to. Natomiast ja bym teraz szukał... Znaczy dobrze, żeby było jasne, ja nie jestem przeciwko prawdzie historycznej, jestem za. Moja rodzina na Wołyniu została uratowana dwa razy przez Ukraińców, bo był rozkaz UPA, żeby zabić Sendeckich, a dobrzy Ukraińcy oddali, jeden z nich oddał życie, nazywał się Bogdanowicz, za to, że nie zabił Polaka Sendeckiego.
Oni byli przymuszani do zabijania własnych żon Polek, własnych oczywiście, dzieci. Oczywiście, bo tak naprawdę, to jest, powiem jeszcze jedną rzecz, która może być jeszcze bardziej kontrowersyjna, co wcześniej, niż to, co wcześniej powiedziałem, bo ty powiedziałeś, że dobrze Ukraińcy nie zabili Polaków. I teraz, czy ty jesteś pewien, że ci dobrzy Ukraińcy naprawdę identyfikowali się w 100% jako Ukraińcy? Tak. Tak, tutaj powiem ci ciekawostkę, że w Niesuchojeżach nad Turią to jest taka część Wołynia, która była dosyć biedna i państwo polskie zrobiło bardzo dużo, żeby skłócić Rusinów i Polaków. I Sendecki, mój właśnie dziadek, prowadził młyn i bardzo skrupulatnie i uczciwie rozliczał się mąką, zbożem z Ukraińcami i z Polakami. I w sytuacji biedy potrafił działać jak bank zbożowy, i wielu ludzi uratował przed śmiercią głodową. I byli mu za to Ukraińcy, Polacy trochę mniej, Polacy byli trochę bogaci. Byli mu Ukraińcy bardzo za to wdzięczni. I zwróć uwagę, to był rok 43, kiedy przyszedł rozkaz od band UPA, żeby Sendeckiego zabić. A Rosjanie pamiętali to, a 4 lata temu skończyła się Polska. Potem była okupacja sowiecka, potem była okupacja hitlerowska przez 2 lata. A jednak Polacy to pamiętali Sendeckiemu, że był bardzo uczciwym człowiekiem. Szanowali się. Była bardzo fajnie rozwinięta świadomość narodowa. Każdy naród bardzo dbał o swoje święta. Odwiedzali się nawzajem. Za punkt honoru dla Ukraińca czy dla Polaka było zorganizowanie imprezy z okazji swojego święta katolickiego, czy greokatolickiego, czy żydowskiego. Na żydowskie święta byli zapraszani wszyscy, na prawosławne byli zapraszani wszyscy. Każdy znał kalendarz, każdy znał kalendarz, szanował. Nie było żadnych psikusów, było bardzo, bardzo dużo szacunku. I to było na biednej tej części, gdzie takich ludzi jak mój dziadek było dużo, nie tylko po stronie polskiej, gdzie ci ludzie instynktownie wiedzieli, że trzeba się szanować. Ja nazywam tamte czasy taką małą Szwajcarią. Można, myślę, że właśnie tamci ludzie reprezentowali niezwykle wysoki poziom polityczny i kulturowy, no ale to zostało rozwalone i trzeba podkreślać jedną bardzo ważną rzecz. Bandy UPA miały przyzwolenie na swoją działalność i działały w imieniu państwa, które wtedy rządziło, czyli III Rzeszy Niemieckiej. Ależ oczywiście, bo przecież to jest niedopuszczalne, tak, że gdyby jakikolwiek człowiek na terenie zarządzanym przez III Rzeszę miał broń albo dokonywał jakichkolwiek działań przestępczych, to ten człowiek bez tej kryszy państwa niemieckiego natychmiast został rozstrzelany. Tutaj słowo krysza nie jest precyzyjne, bez rozkazu. A oni byli zorganizowani przez państwo niemieckie. I niestety tutaj widzimy jedną bardzo ważną rzecz. Kuba, żebyś wiedział o pewnej rzeczy. Gdyby w Gdańsku dzisiaj pani, jak zresztą ona się nazywa, ta prezydent Dulkiewicz, gdyby pani Dulkiewicz dostała od państwa polskiego, czy powiedzmy sobie, że Polska jest włączona do Unii Europejskiej, Unia Europejska na przykład mówi tak, wszystkich facetów, którzy mają długie włosy, możecie zabić, a ich majątek zagarnąć, to podejrzewam, Kuba, że ty jako długowłosy facet miałbyś przeklapane i znaleźliby się twoi sąsiedzi, którzy by cię chętnie zaciukali, ponieważ byłoby to, uwaga, legalne. Tak. I Kuba, żebyś wiedział o pewnej rzeczy. Ale ja ci mogę zapewnić, że nawet bez rozkazu, gdyby tylko ogłoszono w Gazecie Wyborczej, że można zaciukać legalnie Perkowskiego, to by się co najmniej dwie sąsiadki zleciały. Ja nie wiem, co musiał, jaką miotą by musiał je ze schodów zganiać, żeby one... Na przykład, nie, to dobrze, że mówisz to tak żartobliwie, ale pamiętaj jednej rzeczy. Jeżeli państwo władające danym terenem podejmuje działań ludobójczych, to pamiętaj, uczciwi ludzie są bezbronni, muszą się chować, naprawdę wykazują się wielkim charakterem, jeżeli są w stanie pomyśleć o innych i przeciwdziałać w jakiś bierny sposób, uciec, ostrzec. Zazwyczaj jest tak, że ludzie są sparaliżowani i zobacz, mój dziadek kupił sobie młyn chyba w roku 22 albo 23, osiadł na tej Wołyńszczyźnie i był dobrym młynarzem. Miał ambicje, bo był wychowany w szkole głównej handlowej, uczył się w Warszawie.
I on, jego dumą było to, że on tym ludziom pomaga. On się z tego strasznie cieszył. On przekazał to nam, swoim potomkom, jako właśnie coś, z czego mamy być dumni, mamy się tym chlubić. I on tego dopiął. I teraz zobacz, on 20 lat pracował na to, że w chwili próby, w chwili, kiedy właśnie tak się wydarzyło, państwo rządzące na Wołyniu, III Rzesza, wynajęło bandy rzezimieszków. Rzezimieszki zorganizowali struktury zastraszone, bo ci Ukraińcy, którzy mordowali Polaków, byli zastraszeni. I działali niestety jak precyzyjna, potężna machina zła. I teraz zobacz, w Niesuchojeżach nad Turią, małej miejscowości, malutkiej miejscowości, gdzie jest młyn, kilkadziesiąt chałup, dobrzy ludzie mieszkają i ci dobrzy ludzie potrafią w sposób bierny przeciwstawić się, uciec, ostrzec. Nie zabili Sendeckiego, pomimo tego, że był taki rozkaz. Dwa razy Ukraińcy, którzy byli pod presją, nie zabili człowieka, który był skazany na śmierć. Dlaczego? Bo trwała w tym miejscu ekonomiczna, jakaś taka współpraca, wysoka kultura polityczna i tam ludzie nie dali się złamać. Ja tutaj nadałbym przyczynę, która bardzo często jest bardzo albo zamilczana, albo pomijana. Dzielenie się wspólną biedą i wzajemne wspieranie się w tej wspólnej biedzie. To jest coś, co jest bardzo atawistyczne i to jest coś, co ludzie zupełnie różnych kultur, ludzie bardzo dalece od siebie, jeżeli trafiają w sytuacje ekstremalne, potrafią ze sobą współpracować dla przetrwania. I być może ta wspólnota, o której mówisz, piękna wspólnota łącząca różne narodowości, właśnie wykuła się w tej wspólnej biedzie. Tutaj, Jakubie, muszę powiedzieć jedną rzecz. Wcześniej, przed straszliwą okupacją hitlerowską, była straszliwa okupacja sowiecka, ale jeszcze wcześniej, od 1926 do 1939 roku, czyli przez 13 lat, były bardzo podłe rządy, ja nie nazywam ich nawet polskimi, chociaż rzeczywiście wtedy rządziła Rzeczpospolita Polska. Ja nazywam je tak dyplomatycznie warszawskimi, były rządy warszawskie. I te rządy warszawskie zrobiły bardzo dużo, żeby skłócić Polaków i Rusinów, Polaków i Ukraińców, Polaków i Żydów. Naprawdę były niesprawiedliwe, podłe i wredne. I mój dziadek wiele razy ludziom, których państwo polskie, którym dokuczało i skazywało na śmierć głodową, pomagał, ponieważ państwo warszawskie, przejęte przez masonów, przez łajdaków, przez agentów brytyjskich, chciało wojny domowej między Polakami a Ukraińcami. A mój dziadek i pan Bogdanowicz, i jeszcze mnóstwo ludzi, Polaków i Ukraińców, nie poszli na to. Wiesz? Taka była historia. Historia to tak, tylko tutaj trzech szatanów było czynnych. Dlatego, że wpływy szeroko rozumiane kultury germańskiej, przypomnę, że wpływy na Ukrainie były bardzo silne jeszcze od czasu I wojny światowej. No tak, oczywiście. I cała Galicja była tak naprawdę w rękach tych dwóch głównych rozgrywających, czyli z jednej strony Rosji, z drugiej strony Austrii w sojuszu z Prusami, a tam jednak też troszkę pruskich wojsk było i to te wojska pruskie brały z terenu podbitego i prawdopodobną kontrybucję we wszystkim, co się tylko dało, na co zresztą Lenin wyraził zgodę. Żeby tak jest. Jakubie, wiesz co, słuchaj, tutaj mamy sygnał bardzo wyraźny od pani prezes, która cię bardzo serdecznie pozdrawia i pomaga. I cieszymy się, że mamy tego kandydata. Musimy zrobić taką dłuższą debatę, a ja tylko powiem na zakończenie i już się rozłączamy. Wszystkich, którzy wiedzą, że występują fałszywe flagi, zachęcam do rozsądnego udziału w głosowaniu, bo niegłosowanie później, z mojego punktu widzenia, nie branie udziału w głosowaniu zamyka usta wszystkim, którzy mówią, że został wykonany zły wybór. Bo skoro nie uczestniczysz w jakimś procesie, to nie możesz później krytykować skutków tego procesu. To jest taka moja osobista opinia. Tak jest. Serdecznie pozdrawiamy. Zachęcam do zastanowienia się nad... Rafałem Perkowskim. Serdecznie pozdrawiamy. Czołem Wielkiej Polsce. Telewizja Narodowa
Pozdrawia. Szanowni Państwo, słowo wiążące koleżanka, kierownik koła. Jeszcze do Rafała zadzwonię. Wiesz co? Na sekundę, no, krótko. Prośba od pani prezes. Nie no, słuchajcie, jest... Pani prezes, kończymy? A nie mówimy nic na temat marszu, a to jest bardzo istotne. A to jest bardzo istotne. Szanowni Państwo, 29 będzie Marsz Dmowski na Zamek. Marsz Dmowski na Zamek, jak co roku, to będzie już czwarta edycja, ma bardzo prosty przebieg. Spotykamy się przy pomniku Dmowskiego, maszerujemy, stawiamy przy kolumnie pod pałacem, pod Zamkiem Królewskim, przy kolumnie Zygmunta. Przemowy, statua Dmowskiego, bardzo prosta, rodzinna, życzliwa atmosfera. Zapraszamy wszystkich, każdy się wypowie. Także piękna impreza. Przesłanie jest bardzo ważne. Trzeba wytłumaczyć ludziom, że niepodległość to jest 28 czerwca 1919 roku. To jest Dmowski, to jest Paderewski, to jest Haller. To są ludzie, którzy skrupulatnie walczyli i wypracowali Polskę i zmusili potęgi tego świata do podpisania glejtu, czyli traktatu wersalskiego. Wszystkie dążenia, oświadczenia, to wszystko to ma dosyć dużą rangę albo mniejszą, natomiast traktat międzynarodowy, który jest Polska, konkret. To jest konkret, w którym Polska powstała, to jest konkret. I trzeba wiedzieć, że to zostało wypracowane i mistrzem polskiej dyplomacji to jest właśnie Dmowski, wspierany przez całą szlachtę polską, między innymi rodzinę pani no i Paderewski, który na Paderewskiego, który nosił herb jelita, trzeba pamiętać, tak. Z Podola, ten sam co Zamoyski. Także tutaj Zamoyski, trzeba powiedzieć o tym, że on to wszystko finansował. I pieczęcią, która jest na traktacie, pieczęcią polską, jest pieczęć z sygnetu pana hrabiego. Tak, Zamoyskiego, herb jelita, tak. Czyli to był herb Zamoyskiego i Paderewskiego. Natomiast, żeby było jasne, że jest to herb jednej z pierwszych rodzin polskich, czyli Zamoyskich. I szkoda, ważne. Że od tego odeszliśmy. Kto odszedł, to odszedł. My nie odeszliśmy. Znaczy, mówię prawnie. Jednym dzięki panu Piłsudskiemu. Jednym z elementów łajdaków, zarządzenia Polską przez łajdaków, którzy użyli pana Piłsudskiego jak Geremki i mazowieckie Bolka. Ten Bolek tyle samo miał ze powiedzenia co Piłsudski. Piłsudski ma pewien wdzięki, tak ludzie myśleli, że Piłsudski rządzi. Zapewniam państwa, że było inaczej. Natomiast jednym z elementów obcięcia głowy Polakom było, to się nazywało tak bardzo mądrze, tak bardzo nowocześnie, zabronienie używania tytułów szlacheckich. A przecież używanie tytułów szlacheckich w większości pochodzących za bardzo ważne zasługi jest formą prawdy historycznej. Ale poza tym to doprowadziło do dzisiaj, widzimy. Do ogromnej pauperyzacji społeczeństwa. Tak, tak jest. Jeszcze 5 minut za Rafał. Nie tylko społeczeństwa, do upadku państwa w ogóle, bo tak, zostaliśmy zadłużeni na pokolenia, a majątek został rozgrabiony i wyprzedany. Natomiast będziemy starali się, żeby było bardzo dużo niespodzianek w tym marszu w tym roku. Chcemy zaprosić cały Sejm, wszystkich posłów, wszystkich senatorów, wszystkie nasze władze, bo to jest wydarzenie narodowe. To okaże się, kto jest Polakiem, prawdziwym Polakiem, patriotą. Zapraszamy wszystkich do samego marszu i pod pomnik i ładnie będą wyglądały wiązanki i pod kolumnę Zygmunta, prawda, zapraszamy. Szczegóły będziemy na bieżąco podawać. Użytkownik do... Szanowni Państwo, Telewizja Narodowa towarzyszy narodowi polskiemu w różnych ważnych chwilach. Dzisiaj zaprasza na Marsz Dmowski, na Zamek, wiceprezes Stronnictwa Pracy Grażyna Wasilewska-Miernicka. Jesteśmy z Wami aż do 29. A pytanie było, na które nie zdążyłam odpowiedzieć. Tak, tak? Kogo popieramy z Warszawy, bo to jest bardzo ważne. Tak, ale właśnie. No było pytanie. To jest bardzo istotne. Ja osobiście stawiam na Pawła Lisieckiego, który jest wyjątkowo prawym człowiekiem, ma ogromne doświadczenie samorządowe i polityczne. To trzeba pamiętać, że był 3 kadencje radnym, był posłem, był burmistrzem. Burmistrzem Pragi. Burmistrzem, tak, Pragi. Z jakiego komitetu? On z PiS-u jest. Niedobrze.
Dlaczego nie dobrze? Ale dobry człowiek. No, dobry no, człowiek. Lepiej dać mu jak to się mówi, tak? Piekło dobrymi ludźmi uruchowane. Absolutnie nie. Zostaw. Nasze to piekło. Jest masz kosno. Ja mam kosno. Ja będę na Rafał Kosno. Bo jest bardzo... ze swojego rejonu. Ja, my mnie, głosujemy tak. No, tak, z Warszawy, tak? A poza tym to jest człowiek, który pomagał wszystkim bez względu na orientację polityczną. Naprawdę. Mogę Państwu powiedzieć po tyle, człowiek. Że nie znam osobiście pana Lisieckiego. Natomiast znam dobrze naszą przyjaciółkę, panią Grażynę Wasilewską-Miernicką. Znam mnóstwo patologii związanych z PiS-em. Natomiast o panu Lisieckim słyszę od wielu lat same dobre rzeczy. Same dobre rzeczy. A kiedy pan Lisiecki... A może zaprośmy go do programu Telewizji Narodowej. Dlaczego jeżeli nie? Jest taki dobry, dlaczego nie? To nie powinien odrzucić naszej... Tutaj. Ja myślę, że gdyby został europosłem, to patologiczni ludzie w PiS-ie mieliby trochę bardziej podgórkę. I tak mają podgórkę, bo im się sypie już w wielu sytuacjach. Pan Lisiecki, myślę, że to jest prawy człowiek i można na niego głosować. Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. No ja nie widzę lepszego kandydata z Warszawy. No bo kogo, przepraszam, mam popierać? No bo kogo? No kogo? Jeżeli ktoś, proszę Państwa, Adam, żeby było jasne. Tak. Są komentarze. Tak. Nigdy twoje komentarze pod filmami telewizji narodowej nie zostały przez Sendeckiego, przynajmniej tam gdzie on coś do powiedzenia, usunięte. Ale jeżeli, znikają, wiesz? Znikają. Ale to trzeba w tej chwili wciśnić, kolejność zmienić i wtedy się pojawiają znowu. Taki mechanizm jest, wiesz? Natomiast, żeby było jasne, jeżeli znajdziesz kogoś lepszego, pana Lisieckiego, prezentuj. Nie, no, absolutnie. Nam nie udało się nazbierać listy Paweł kandydatów. Paweł Lisiecki załapał się na listę PiS-u. I podpisów, prawda? Nasi troje kandydatów kandydują, każdy z innego kandydatu. Każdy z innego. Także nasz najbliższy nam, właściwy, w który zainwestowaliśmy ale i czas, i pieniądze, tak, Związek Słowiański. Związek Słowiański, normalny kraj. No nawet nie mamy w Warszawie kandydatów. Nie mamy kandydatów. Także tutaj musimy z pokorą powiedzieć. Jesteśmy komitetu. Trochę przegrani. Jesteśmy trochę przegrani. Zróbmy wszystko, żeby następnym razem mieć ogólnopolski komitet. Zrobiliśmy wszystko. Mieliśmy w wyborach do wojewódzkiego sejmiku. Komitet, który był naprawdę dobrze osadzony, bo był w każdym okręgu. Tak. Kosztowało nas to dużo nerwów, pracy. Zdobyliśmy ponad 0,5%. Ale zabrakło miasta, zabrakło kandydata na prezydenta, zabrakło. Komanowicz by nigdy nie był Kononowiczem, gdybym szedł na województwo, a nie na miasto. Zabrakło nam poparcia dla naszej drogiej, dla naszego najlepszego kandydata, najlepszej kandydatki na prezydentkę. Na prezydenta, przepraszam, tak miałem mówić. Tak jest. Warszawy. Tak. Pani doktor Sokołowska, no nie udało nam się. Bije się w piersi. Może gdybym się bardziej przyłożył, to może by się udało. Udało się natomiast obsadzić listę do sejmiku. Zostaliśmy zauważeni przez ludzi, którzy się polityką interesują na serio. I tych ludzi nam potrzeba. Do tych ludzi adresujemy nasze działania. Rozwijamy struktury Stronnictwa Narodowego. Rozwijamy struktury Stronnictwa Pracy, rozwijamy struktury Związku Słowiańskiego, rozwijamy struktury Komitetu Podlasia XXI wieku, rozwijamy struktury nienormalnego kraju. Uważam, że w ogóle to, co osiągnęliśmy, nie mając mediów. Bardzo ważne, bardzo ważne. No mamy media, mamy telewizję. To znaczy, poza internetem. Natomiast tak. Zobaczcie, jakie ciosy na nas spadły. Zobaczcie, jakie ciosy, jaka manipulacja nas spotkała, prawda? Wytrwale pracują nad każdym naszym filmem, nad każdym spotkaniem wrogowie narodu. Ja dzisiaj rozmawiałam... Każda audycja... Przepraszam, moment, bo to ważne. Ja dzisiaj rozmawiałam z Telewizją Republika. Zapraszałam, żeby przyszli na pochód, żeby zrobili reportaż z tego. I dopóki była mowa, że to ja to organizuję Stronnictwo Pracy, to byłam no, ciekawa rozmowa i przychylna, no ale nie mogłam powiedzieć, że nie bierze w tym udziału Stronnictwo Narodowe, bo to byłoby z mojej strony nieeleganckie, rzecz nie mówiąc. Manipulacja by to była. I no bo taka jest prawda, że współdziałamy, więc jak mogę
pominąć. I w tym momencie powiedział pan redaktor Jelonek, a nie, absolutnie, jak jest narodowy, no więc nie będę dalej komentować, nie będę przytaczać, przykre to. Przykre, bo to są jedyne w tej chwili media, które jeszcze coś narodowego reprezentują. No to już nie reprezentują. Prawda? Znaczy one Republika może narodowego, ale nie ten naród. Ale innego. Nie ten naród. Tutaj pani doktor wątpi w narodowość polską, w telewizji republikańskiej. Znaczy my byliśmy przy powstawaniu telewizji Republika pod krzyżem. Pod krzyżem. Ale w jakiej kwestii nie mam racji? Nie, bo to jest przesadzanie. Ale dlatego, co jest przesadzanie? Przepraszam, czy telewizja TVP1 tak. reprezentuje Polaków? Tak. Tak? No nie, no nie. No tak. Reprezentuje telewizję polską z nazwy. No. Ja pytam, czy reprezentuje Polaków. No, nigdy nie reprezentowała. No, więc co? Jedyne, co nam w tej chwili pozostało, co? Na razie, to jest Republika. Nie, Republika, Republika nigdy nasza nie była, nie jest i nie będzie. Po prostu. Tak, myślę, to możemy tylko informacja jest tam jakiejś dzisiaj, bo jest noc. Dobrze, pozdrawiamy pana redaktora Jelonka. Bardzo serdecznie, może słucha, może ogląda i może zmieni zdanie. Kiedyś nam tłumaczy, o co tu chodzi. Na pewno nie chodzi o pieniądze, bo nigdy myśmy nie żadnych nie pieniędzy chodzi o pieniądze. Nie, natomiast no, telewizja narodowa, no wiadomo, że jest konkurencją, bo chodzi o konkurencję. Jak to Adam Czajewkowicz mówi, że najlepsza konkurencja to brak konkurencji. Może chodzi o to, żeby udusić telewizję narodową. Telewizja narodowa, między innymi. Myślę, że trzeba na spokojnie prosić innych potentatów prawicowej i lewicowej sceny politycznej, żeby łaskawie o nas robiła reportaż. Natomiast przede wszystkim, Adamie, pamiętaj, masz mieć statyw i masz zrobić nie taki słaby reportaż, jak zrobiłeś rok temu, chociaż dziękuję ci za to, że byłeś. Jest wspaniały. Wspaniały, jest. Tylko trzeba go ładnie przyciąć. Nie chcę się z tobą kłócić, tam nie ma co przyciąć, po prostu latała ci ręka, byłeś niestabilny. Adamie, tak się nie robi reportaży. Dobra. Kończymy. Pierwsze koty za płoty. To nie są pierwsze koty, on nie wiesz, co mówisz. Jak to się mówi, ludzie, wybaczcie dla Eugeniusza, bo nie wie, co mówi. Poprawi się na pewno. No i to widzicie Państwo, ale dobra. Jest każdy już setna minuta, 106 minuta. I starczy to. Na koniec wyemitujemy bardzo ważny głos oporu. Że Polska umiera, ale jednak trzeba wstać, bo Polska jest w niebezpieczeństwie. Ratuj ją. Ratuj Polskę. Niestety cały czas aktualne. Tak? Ratuj Polskę. Polska. Kiedy my wreszcie będziemy mogli być spokojni w niebezpieczeństwie. I nie będziemy musieli ratować Polski. Kiedy ten moment przyjdzie? Ja już
zdechaj, zdechaj. Wracaj, zdechaj. Wracaj, zdechaj. Polska umiera. Polska umiera. Polska, ojczyzna, czas! Hej! Ojczyzna, czas!